Witam was wszystkich. Znowu wylądowałem w Leon Cars Norymberga. Ma tutaj ponad 100 samochodów na placu. Żaden nie jest do dzisiaj opisany. Chociaż mi obiecywał miesiące temu, że je opiszę. Czeski film. Widocznie nie miał na to czasu albo ochoty. Tutaj u niego można znaleźć praktycznie wszystko. Jak wiecie, ja lubię sobie poplądrować w takich miejscach. Nigdy nie wiadomo, co tutaj znajdziemy. Dziękuję za pozdrowienia, dziękuję za komentarze, dzięki za łapeczki. No to co, lecimy sobie poszabrować tutaj, zobaczymy, co tutaj u niego wszystko wynajdziemy. Jest Subaryna, ale niestety w dieselku, w benzynce trafia się rzadko, lekko jest przygnieciona. Ma fajnego mecha, tutaj klasyka 280. Stoi dosyć długo u niego. Jak widać, można tutaj znaleźć też Mercedesy po taksówce. Jest tutaj Fejtonek, delikatnie przygnieciony. Jest też Audiczka 2.7 TDI, czyli w dieselku 6 cylindrów. Chciałbym wam podziękować. Ostatnio zerknąłem sobie na statystyki kanału. Daliście czadu z komentarzami, z reklamami, za co jestem wam bardzo wdzięczny. Jak chcecie, potraficie. Lecimy, zobaczymy, co tutaj ciekawego wypatrzymy u niego na placu. Ta Audiczka nie wygląda źle, wam powiem. Tutaj ma dosyć ładną polóweczkę, jakaś mocniejsza wersja. Jest też Q7. Jak widać, tutaj błotnik oraz drzwi zostały przelakierowane. Zobaczmy sobie tą Polo w środku. Skrzynia manualna, półskóra w środku. Chyba jakaś mocarna jest ta polóweczka. Jest tutaj też Ford. Za chwileczkę rzucimy sobie na niego okiem. Fordzik Mondeo. Jak widzieliście, tutaj delikatnie błotnik jest przygięty. Zobaczmy, skrzynia automatyczna. Najwyraźniej będzie to dieselek, tak mi się wydaje po obrotomierzu. Jest tutaj bus po taksi. Jest też mechu SLK. Ten mechu tutaj stoi dosyć długo u niego. Zobaczmy, co jeszcze tutaj wypatrzymy. Audiczka. Nie ma żadnych emblematów. Nie wiadomo, co to jest za Audi. Skrzynia w środku automatyczna. Zauważyłem tylko, że są parktroniki. Jak wiecie, wszystkie nagrania są w całości. Na chwileczkę mnie jakaś chrypka złapała. Musiałem sobie odchrząknąć. Słuchajcie, posypało się dużo komentarzy pod filmikami. Nygus, nie przejmuj się, oglądam cię od 2 lat. Będzie dobrze. Niektórzy dopiero zaczęli się teraz ujawniać w komentarzach po 2 latach mojego nagrywania. Także bardzo wam dziękuję, że się przełamaliście, że komentujecie, że oglądacie reklamy na filmikach. Troszeczkę Nygusa wspomogliście w ostatnim czasie. Niektórzy się zakamuflowali normalnie jak wsza na podcipiu. Teraz dopiero się ujawniają. Ale fajnie, że jesteście, poprawiacie mi często humor. No czasami potraficie też popsuć, muszę wam to przyznać. No ale niestety trzeba się z tym liczyć. Tutaj kolejny widlak. Tutaj ma jakiegoś Picasso. Picasso troszeczkę lampy ma przyblaknięte. Ale tutaj jakby wpadł do niego, słuchajcie, z Lorą. Troszeczkę porozmawiał. Myślę, że można by tutaj sporo bryczek za niewielkie pieniądze wyhaczyć. Tutaj jakaś Esa nawet stoi w automacie. Oczywiście na skórach kolejna Esa. Te busiki nie wyglądają tutaj, słuchajcie, najgorzej. Zobaczmy, co tutaj u niego wszystko wynajdziemy. Ta Alfa stoi tutaj bardzo długo. Tutaj, jak widać, też jakieś transportery stoją. Muszę się tutaj cofnąć, ponieważ się tutaj nigdzie nie przecisnę. Jest też Smark. Jak ktoś chce Smarka, może na części dawcę organów. Nie wiadomo, co się tutaj z nim działo. W środku mocno przybrudzony. Mam tutaj plecak na plecach, muszę się przeciskać. Także czasami mogą być jakieś zawiechy na moich filmikach. Esa nie wygląda najgorzej. Jestem ciekaw, jak stan techniczny. Tak jak wam wspomniałem, są tutaj też ciężarówki. Jak widać, Sprinter jakiś stoi. Z tyłu jest też kolejny. Tutaj widać, coś wytargał z tego placu, widocznie wywiózł. Sporo tutaj znajdziecie różnych samochodów
jako dawca organów. Ta Mitsubishi już kiedyś była na nagraniu i powiem wam, że ta Mitsubishi nie wygląda najgorzej. Takich Mitsubishi już się często nie widuje. Do tego orurowany, jak widać są progi. Środek wygląda na czysty i zadbany, skrzynia manualna i pewnie jest w benzynce, tak mi się wydaje. Tutaj jak widać delikatnie jest przytarty, ale o dziwo nie widać na tym sprzęcie za dużo korozji. Praktycznie wcale. Tutaj mechu jakiś, nie mechu, przepraszam, man powypadkowy się zagalopowałem. Za chwileczkę będziecie mnie komentować, że Nygus nawet czytać nie umiesz. Zobaczmy sobie może na obrotomierz z ciekawości. Jestem ciekaw, czy to jest diesel, czy to jest benzynka to jest. Słuchajcie, do 6000 się kręci. Co tutaj jeszcze znajdziemy? A tego Mercedes, tutaj jakiś ciężarowy stoi z windą. Troszeczkę sobie tutaj poszperamy. Jestem w swoim żywiole, wam powiem. Jak wiecie, uwielbiam takie miejsca. Czasami są o wiele ciekawsze niż place, gdzie znajdują się opisy. Tutaj po drugiej stronie jest inny sprzedawca. Zagłębiamy się coraz głębiej. Tutaj zobaczmy, co znajdziemy. Tutaj stoi ciężarówka z paką. O takie samochody też mnie kiedyś pytaliście pod nagraniami. Czy Nygus widujesz może jakieś ciężarowe z paką? To jest ten Mercedes, a tego co pamiętam, tutaj jest Iveco jakiś chłodnia. Tutaj nie wiem, co to Citroen stoi. Mamy Mercedesa A-klasę. Może komuś taki sprzęcior przypasuje. Skrzynia manualna. Lecimy dalej. Czasami mogę coś na nagraniach narozrabiać. Poprawcie mnie w komentarzach. Chętnie przyjmę konstruktywną krytykę. Tutaj jak widać jest dach odsuwany w tej A-klasie. Tutaj kolejne busy stoją. Słuchajcie, tutaj niektóre te samochody zapewne skończą marnie swój żywot, ale być może komuś z was chociaż jakieś klamoty tutaj się przydadzą. Dużo ludzi pisze pod moimi filmami: Nygus, jakieś bryczki na części, coś tego. Proszę bardzo, zobaczcie, ile tutaj tego stoi. Tam z tyłu nawet widzę stoi podwyższony LT, wersja Westfalia. Skubaniec, zobaczcie, jak już mchem tutaj obrósł, normalnie jak jakiś wieloryb. Zobaczmy, co jeszcze tutaj wypatrzymy u niego ciekawego. Którędy, Nygus, ty tutaj przejdziesz, jestem ciekaw, bo tutaj się robi coraz bardziej ciasno. Ktoś kłada może chce, zobaczcie. Nawet kład tutaj się znalazł, a sterka, kładzik. Ja nigdy, słuchajcie, na takim sprzęcie w życiu nie jechałem. Ta audycja już była na nagraniach, stoi tutaj dosyć długo. Jest na skórach skrzynia manualna. Zamknięty samochód, bo byśmy sobie do niego usiedli. Może bym wam nagrał jakiś filmik znowu opowieści dziwnej treści na drugi kanał. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, wbijajcie na drugi kanał Nygusa. Nazywa się Życie Nygusa. Jest już kilka filmików. Jeżeli ci się spodoba, daj łapkę, daj suba. A jeżeli nie, zostań na tym kanale. A jeśli ci się nie podoba żaden z kanałów, przykro mi bardzo, szukaj jakiegoś kanału odpowiedniego dla ciebie. Jak widać są tutaj Vito. Ten Mitsubishi też stoi tutaj już szmat czasu. Można znaleźć tutaj Forda Connecta u niego. Są tranzyty. Tam z tyłu też coś stoi, ale nie chcę się tam za bardzo przepychać. Zobaczmy, co tutaj jeszcze u niego wyszperamy ciekawego. Kolejny Sprinter tutaj stoi. Tutaj kolejny sprinterek osobowy. Troszeczkę, jak widać, Rudzielec go już tutaj przyatakował. Laguna. Co tutaj jeszcze? Troszeczkę miejsca tutaj zrobił, więc najwyraźniej kilka aut stąd już wytachał. Lagunka jest w automacie. Rocznik 2007. Nie wiadomo, co z nią jest. Tutaj stoi Vectra Opel. Tutaj w tej Skodzie Octavii
wczoraj wam nagrałem filmik na mój drugi kanał. Samochód jest otwarty, wczoraj tutaj padało, więc sobie pomyślałem, wsiądę sobie do środka, żeby kamerka nie zamokła. Jak widzicie, auto jest otwarte, mocno skorodowane. Mech tutaj już wrasta powoli w te progi w Octavii. Są tacy, którzy lubią takie właśnie miejsca plądrować. Często piszecie w komentarzach: Nygus, kiedy następne plądrowanie? Więc proszę bardzo, panowie i panie, mamy kolejne plądrowanie. Nygus nawet nie czuje, kiedy rymuje. Słuchajcie, jak wpadnę w transik, lecę sobie. Czasami dopiero w domu oglądam filmik i wyłapuję, jakie zrobiłem pomyłki. I drapię się po swojej łysej głowie. Coś ty, człowieku, palnął. Ale tak to jest. Słuchajcie, jak się nagrywa filmiki w całości, nic się nie montuje. U mnie jest wszystko na żywca, bez znieczulenia. Tutaj mamy kolejnego dawcę organów. Chyba Iveco to jest. Z tego, co widzę, dokładnie. Zobaczcie, jaki tutaj już zmęczony. Może komuś jakieś podzespoły się przydadzą z tego sprzęta. Kolejny bus mocno zdewastowany. Tutaj mamy Fiacika, z tego, co widzę, Doblo JTD, czyli udana jednostka. Są ciężarówki. Ten już mocno podmęczony. WWW Frankenlook. Nie wiem, co to jest za firma. Może jest otwarty? Jest otwarty. Zobaczmy, jak wygląda. Klamkę ktoś urwał, fotel porwany. Jakieś śrubki tutaj leżą. Zauważyłem, słuchajcie, że trzeba was czasami troszeczkę opierdzielić, przycisnąć w nagraniach. Wtedy widać jakąś reakcję. Inaczej macie Nygusa centralnie w czterech literach. Także jest coś w was, sadomasochistów. Lubicie czasami dostać opierdziel i wtedy to działa. Co tutaj jeszcze znajdziemy? Kurczę, wlazłem tutaj, zobaczcie, w jakieś... Są tutaj jakieś pęcza kolczaste. Za chwilę się tutaj pokuję, zaplączę, pokaleczę i tyle z tego będzie. Mamy tutaj Mercedesa z UPS-a. Tutaj jest jakiś bus już mocno zdewastowany. I co tutaj jeszcze można znaleźć? Stary kombo. Tutaj zobaczcie, jakieś silniki, klamoty leżą. Jak tutaj przez te ciernie się przedostać? Może tutaj jakoś się prześlizgnę, żeby za bardzo się nie upaćkać. Kolejny bus, dawca organów. Właśnie jakieś ciernie mi się, słuchajcie, w stopę wbijają. Także postaram się jakoś tutaj dokuśtykać. Nie będę teraz z tego próbował wyciągnąć, chociaż chyba muszę, słuchajcie, bo nie dam rady. Ała, zobaczcie. Wyciągłem z buta, bo normalnie nie mogłem już chodzić. Tutaj stoi Fokusik, kolejne UPS-y. Lecimy tutaj, zobaczymy jeszcze, ponieważ tutaj ma różne chrupki osobowe. Jeszcze jakiś kolec mi się w kostkę wbija. No ale dobra, za chwileczkę go wyciągnę. Zobaczmy jeszcze, co tutaj u niego wszystko można znaleźć. B4, Audica, kolejny Mercedes. Ta A6 tutaj stoi już naprawdę szmat czasu u niego. Tutaj jest jakiś Piaggio. Piaggio, zobaczcie, z paką. Taki malutki jakiś dostawczak. Na targowisko można pomidorki sobie wozić. Zróbmy tutaj jeszcze krótką rundkę. Zobaczmy, co tutaj nazbierał. I Nygus jeszcze ma resztki kamerki tutaj, baterii w kamerce. Wyrażaj się poprawnie, gamoniu. Nie znasz polskiego, parę lat w Niemczech pomieszkałeś i teraz świrujesz pawiana, że nie umiesz mówić po polsku. Ja wam powiem, bardzo tęsknię za Polską. Jest możliwość, że na święta wyjadę, także może się tak zdarzyć, że nie będę odpisywał wam na komentarze jakiś czas, ponieważ, jak wiecie, jestem staromodny, nie mam internetu w telefonie,
Moja babcia już w ogóle możecie zapomnieć o internecie. Także filmiki pewnie będą się pojawiały. A ja odpiszę może na komentarze po powrocie z urlopu. Więcej niż pewne, że raczej na święta pojadę do Polski. Tutaj stoi jakiś garbus w kabriolecie Audi Allroad. Brilliance się tutaj przypałętał. Widać Mercedes jakiś po taksi. I co jeszcze tutaj znajdziemy? Ten Mechu W124 tutaj długo stoi. Najwyraźniej chyba jest to jakiś turbo diesel, bo ma tutaj wloty na błotniku. Muszę uważać pod nogi. Mam plecak na plecach. Cały czas gdzieś o coś tutaj, słuchajcie, zahaczam. Jest też Maserati. Tak jak wam wspomniałem, kontakt do tego sprzedawcy wkleję wam pod filmikiem. Pytajcie osobiście, co jest i po ile. Tutaj jak widać nawet Verso ma i tutaj Audi w Allroadzie ma jakąś kartkę. Alleluja, jakaś kartka się wreszcie pojawiła. 2000 euro, 2002 rok, diesel automat, 2,5 litra, 180 koni, 345 tysięcy nalatane. No i ten rolsik tutaj stoi już naprawdę szmat czasu u niego. No to sobie tak na szybko troszeczkę oblecieliśmy. Pozdrowionka, łapeczka jak się podobało i wbijajcie na drugi kanał, jeżeli macie ochotę, a jeśli nie, to nie. Pozdro, do następnego, bywajcie zdrowi.